Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy, bardzo dużo newsów, między innymi sporo misji będzie przynajmniej na początku września do wykonania, będzie można zarobić różne zestawy, będzie można czołg wygrać, a także tks -a. Jeżeli ktoś z Was jeszcze tks nie ma, prawdopodobnie będzie go można wygrać, czy też automatycznie dostanie się go, jeżeli rozegra ktoś bitwę we wrześniu. Ale po kolei, ponieważ dobrych wiadomości jest sporo, właśnie związanych z tymi misjami, czyli będzie się działo, no ale zaczynamy od wiadomości niedobrej. Moi drodzy, 2 czy 3 dni temu robiłem news, w którym przedstawiłem wam ofertę serwera RU na zdobycie kupienie właściwie nie zdobycie polskiej załogi już wyszkolonej, prawda? Czyli. Ceny były mniej więcej takie. Zestaw polskich załogantów z jednym perkiem kosztował 40, przepraszam, 54 zł, do tego dostawaliśmy oczywiście 1500 golda i jakieś tam rezerwy na wolne doświadczenie, na więcej doświadczenia na godzinę i tak dalej, i tak dalej. Całkiem, jeżeli ktoś tam musiałby to kupić, no 1500 golda. To jest jakieś 30 zł, tam, no nie wiem, 27, coś takiego. Więc za, tą, za te zestawy jeszcze doliczyć powiedzmy, że to jest cena OK. W ogóle, już abstrahując od tego, czy załoga powinna być sprzedawana, czy też nie, bo ewidentnie w tym momencie taki element pay-to-win wchodzi nam do, do gry, ale o tym. Powiedziałem w poprzednim materiale. Zestaw droższy na serwerze RU. No to już jest coś poważniejszego. 90 zł to kosztuje. Mamy dwa razy tyle golda. Mamy 25 rezerw osobistych i te wszystkie rezerwy są na dwie godziny, a tutaj było na jedną. I oprócz tego 25 misji, 5 razy, punktów do, 5 razy więcej punktów doświadczenia za zwycięstwo. Czyli mamy takie ceny dla serwera RU, i jak się pewnie spodziewacie, również na EU można kupić takie właśnie załogi. Tutaj, w przypadku tej drugiej oferty, oczywiście chodzi o załogę z dwoma dodatkowymi perkami. Nie wiem tylko, czy to są perki zerowe, czy też normalne. Jeżeli zerowe, no to kurka wodna bardzo cenna jest taka załoga, moim zdaniem. Nie trzeba było długo czekać, aż pojawiła się ta oto oferta na serwerze EU. I teraz, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, że ja tam ciągle narzekam i tak dalej, ja sobie zdaję sprawę, że WG musi zarabiać, że to jest biznes i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest oczywiste. Nie mam nic do tego, że oni zarabiają na swojej grze. Natomiast, jak prześledzicie sobie przynajmniej ostatni rok w World of Tanks. To, mimo tego, że na serwerach RU jest graczy, no nie wiem, 5 razy czy 10 razy tyle co u nas, to kupno na przykład czołgów premium jest na pewno nie tyle razy aż większe. To nie jest krotność tego, co my kupujemy na EU. Jak sobie zobaczycie, jak rozkładają się czołgi, jakaś tam nowa premka, jak wychodzi, i zobaczycie, ile się sprzedało w Europie, ile się sprzedało na RU, to dysproporcja jest, ale Europa zaczyna bardzo dobrze płacić. No i ludzie z WG postanowili, że skoro w Europie dużo kasy jest do wzięcia, no to trzeba ją wziąć. I absolutnie nie miałbym nic do tych ofert, które wam zaraz przeczytam. Gdyby również na serwerze EU były dostępne te. Okej, okay, skoro tam mają większą biedę, a Europa bogatsza, niech by u nas to więcej kosztowało, ale żeby były takie same, kurka wodna oferty. Co zrobili? Zrobili coś zupełnie innego. Otóż pierwszy zestaw za 130 zł, jest to 2000 golda, 2 miliony nikomu niepotrzebnych kredytów. Konto premium na 30 dni, 15 razy misja na zwycięstwo i polska załoga z jedną umiejętnością do dowolnego rozdysponowania. Nie jest tu napisane, czy to jest tak jak tu na tego 45 TPH Bicha, czy nie. W każdym razie, w ogóle nie rozważajmy. Pod takim kątem tego, czy to jest opłacalny zestaw, czy nieopłacalny, bo to nie o to chodzi, nie o tym robię film. Chodzi mi o to, dlaczego zestawy nie są takie same, tylko u nas wpieprzają jakieś rzeczy zupełnie yy, niepotrzebne no 2 miliony kredytów. Ale jeszcze postanowili oczywiście bogatej Europie dać lepszą ofertę. Mianowicie Fort Knox to się nazywa. <śled> 401 złotych, moi drodzy. Yy, złoto 12,5 tysiąca. Kredyty 12,5 miliona. 30 misji razy 5 za zwycięstwo. I załoga polska z dwoma umiejętnościami. <grytanie> Kurczę, naprawdę czasami, czasami już sam nie wiem, co o tym myśleć wszystkim, bo to wygląda bardzo, bardzo dziwnie. Wychodząc z założenia, że skoro Ktoś chciałby na serwerze RU mieć dwuperkową załogę, to może zapłacić 90 zł, bo to głównie się kupuje tą załogę do licha, a te, to gold misje to jest dodatek przecież. A na serwerze EU wymyślili, że to może być 400 zł, kurde. Czyli słuchajcie, no za 400 zł to można kupić sobie takie kurka zarąbiste gry, dwie albo trzy, że szok, no. To cyberpunk, który będzie wychodził za dwa lata, pewnie yy, będzie kosztował połowę tego, no. Cała gra potężna. <laughs> Kurczę. No i wiadomo po co to jest dane. Prawdopodobnie wykumali, że Polacy bardzo szybko chcą tam podochodzić, że Polacy chcą y, grać jak najlepiej, i stąd te 12 milionów, pewnie. Że jak ktoś nie ma, to żeby się skusił, wymienił za złoto sobie free expa, kupił czołgi i od razu miał na te czołgi. Natomiast dlaczego, kurde, jesteśmy dojną krówką totalną i nie ma tych dwóch ofert u nas? Abstrahując od tego, czy ja bym to kupił, czy nie kupił, bez znaczenia, no. Ale jak komuś zależy na dwuperkowej załodze, to kupiłby sobie to za 90 zł, dostałby do tego 3000 golda, i jakieś tam misje, miałby tą dwuperkową załogę yy, za 90 zł, podczas gdy u nas, jeżeli ktoś chce ją mieć, to kurka trzeba wydać 400 zł. <ścoughs> o. Co oni odstawiają naprawdę? Jak to w ogóle na stronie wygląda? No na stronie wygląda to yy, dokładnie tak jak u Domina. Jeszcze przecena jest, bo to jest opłacalna rzecz. 577 zł to normalnie jest warte i przecenione na 401. Tylko kupować. Słuchajcie, dobra. Było nieprzyjemnie, no troszkę mnie to wnerwiło, ta informacja. Mimo tego, że nie zamierzam kupować tej załogi, no chyba, żeby były dwa zerowe perki, to wtedy naprawdę można by było się nad tym zastanowić, bo to by była załoga OP. Zdecydowanie OP w stosunku do innych. Także tutaj jeszcze można by było się, że tak powiem, może ktoś z Was kupił. To niech napisze, czy kolejny perk, jak wbijacie, to to jest taka sama ilość ekspa potrzebna jak dla perka pierwszego, czy jak dla perka, czy tam umiejętności trzeciej. Dobra, jedziemy dalej, moi drodzy. Zestaw stylizacyjny, księżycowy kamuflaż został wykryty gdzieś tam w plikach gry. Proszę bardzo, wygląda to jak kupa totalna, na szczęście. Jest to tak zwany kamuflaż, podobno niehistoryczny, więc jeżeli ktoś ma, tak jak ja na przykład, wyłączone wyświetlanie rzeczy niehistorycznych, to nie będzie tego widział. W ogóle, moje zdanie na temat tego typu pierdół znacie? Uważam, że to jest idiotyczne, coś takiego, zrobić zdjęcie księżyca i tekstury z tego robić, ale może się komuś to podoba. Różne są gusta, dla mnie jest beznadziejne, dla kogoś może być super. Dobra, jedziemy dalej. Tu jest sklep premium, to wiadomo. Chodziło o załogantów. Dalej jest już, są już same dobre informacje: misje, wysiłek drużynowy bardzo fajna rzecz. Od 1 do 4 września to startuje. Zabierzcie swoich towarzyszy czołgistów, gdyż bębny wojenne wzywają wszystkich do walki. Konflikt się zbliża i dzisiaj nie będziecie walczyć sami. Nasz nowy zestaw misji skupia się na grze drużynowej od 1 do 4 września będziecie mogli podjąć się ekscytujących wyzwań. Czyli grając w Plutonie będzie można zdobyć różne tutaj nagrody, między innymi automatyczne systemy gaśnicze i co tutaj 4000 punktów uszkodzeń dowolnej. To może dzisiaj na streamie sobie plutony porobimy i zrobimy te wszystkie misje. Zobaczymy. Znowu tutaj żeton się dostaje. O! Nagrody 5 razy rezerwa osobista. Proszę bardzo, miejsce w garażu. 3 duże zestawy naprawcze. Jak się zdobędzie 6 takich żetonów. Fajna sprawa. Jak najbardziej fajna sprawa. Dalej zatrzymać ich w miejscu. Tutaj też wasz wysiłek. Zadaj 1500 uszkodzeń poprzez niszczenie gąsienic w dowolnej liczbie bitew. O kurde i dostaje się za to system gaśniczy, później też jest niszczenie gąsienic, i to wszystko w plutonie. Należy znajdować się w klanie. Aha, no to jak ktoś w klanie jest, to, to pewnie automatycznie temu będzie się robiło. I tu jest nagroda: 5 rezerw osobistych 200% dla załogi i 200% wolnych punktów. No to drugie trochę gorsze, ale to pierwsze całkiem przyzwoite, trzeba przyznać. Bo tutaj ta rezerwa osobista, plus 50%, jak ktoś czołgi EXPI, to jest dla niego bardzo fajna. To tak, jakbyście premkę mieli, tylko że kasa tutaj nie będzie większa. A, a to także myślę, że to spokojnie jest do zrobienia. Dalej, 25 milionów do T25. Kolejna misja, to już wam mówiłem, ale tutaj jeszcze ten kod jest, musicie go sobie wklepać. Od 1 do 14 września o godzinie 7 cały serwer EU będzie miał okazję wygrać yy, pojazd premium średniego poziomu. T25 wystarczy wykonać specjalną misję. Każdorazowe ukończenie misji zapewni określoną liczbę żetonów, a postępy każdego z uczestników będą doliczane do globalnego wyniku. W tym przypadku wymagana ilość punktów 25 milionów. Wydarzenie to nie składa się oczywiście tylko z jednego, ale z trzech etapów, z których każdy zapewni uczestnikom nagrody, jeżeli uda im się spełnić określone wymagania. Aby aktywować misję, przejdź na strony realizacji kodów i tam wprowadź to. Czyli musicie, żeby ta misja Wam się włączyła, zaraz zobaczycie, co trzeba zrobić. No tutaj, prawda? Proszę bardzo, aktywuj kod wargaming, wpisujemy wykup i dziękujemy. I już ta misja powinna się pojawić od dzisiaj, bo dzisiaj jest przecież pierwszy. Jakie są nagrody? Więc tak. Styl games komowy to beznadziejne, to nawet tego nie chcę. Dzień konta premium i ten czołg T25 plus miejsce w garażu. To jest nagroda chyba główna, końcowa, ale przedtem są jeszcze nagrody takie, jak ulepszony system naprowadzania, czyli fajnie. 5 razy rezerwa osobista. O, kurka plus 50% kredytów na, przez jedną godzinę. Trzeba z, zebrać 5 żetonów z misji T25 sprint. A co to za misja taka jest? Kurka, tu zobaczcie, że jeżeli. Co to jest? Kolejne nagrody za 15 milionów. Kompletna załoga do Panzerkampfwagen T25. 5 razy miejsce w koszarach. 11 zestawów naprawczych, apteczek i automatycznych gaśnic. O kurde, to jest naprawdę fajna rzecz, moim zdaniem. Cały serwer musi zgromadzić 15 milionów żetonów, zanim ta misja zostanie odblokowana. O, to trzeba dzisiaj pograć. 6 milionów, jak zbierzemy, to 11 czekolad, rezerwa osobista plus 100% punktów doświadczenia. To jest bardzo fajna rzecz, słuchajcie. I trzeba robić te misje, widzę. To są żetony, czyli te 25 sprint, nagrody, 1 żeton dla aktywnych graczy i dwa żetony dla powracających graczy. O kurde, jak ktoś tam długo nie grał, to może razy dwa będzie żeton dostawał. Rozegrajcie bitwę, znajdźcie się w pierwszej dziesiątce graczy w drużynie pod względem zdobytego bazowego doświadczenia. Czy to jest proste. Nie ma ograniczeń, czy bitwę trzeba wygrać, czy... Także super, powtarzalna, tylko pojazdy poziomów od 4 do 10. Rewelacja rewelacja czyli 5 żetonów 5 takich bitew trzeba rozegrać żeby tu się zakwalifikować później 5 żetonów żeby tutaj i następna ta 25 milionów punktów trzeba również 5 żetonów a żeby zdobyć czołg trzeba 75 żetonów zdobyć Czyli 75 misji w pierwszej dziesiątce, znaczy bitew w pierwszej dziesiątce. No zazwyczaj się jest w tej pierwszej dziesiątce, więc od pierwszego do czternastego. Słuchajcie, no to, to 75 takich bitew od, przez dwa tygodnie to moim zdaniem spokojnie, spokojnie wpadnie. Yy, bardzo fajna ta misja. Znaczy ta kampania w sumie cała. Jedziemy dalej. Moi drodzy, zestaw stylizacyjny: jesienny wiatr. Taki oto jest. W plikach gry pojawi się yy, coś takiego, i tu już jest kamuflaż całkiem spoko, moim zdaniem. Nie mam pojęcia, czy jest historyczny, ale jest wyglądający na taki wojskowy. No, na zimowej mapce beznadziejnie wygląda, ale na mapce jesiennej, moim zdaniem, całkiem, całkiem super. Także takim kamuflażom mówię tak. Jedziemy dalej. Ostatnia rzecz, a, tu jeszcze jest to właśnie misja na TKSa. Krótkie info, jeżeli ktoś przegapił możliwość zdobycia TKS-a, dobra jest wiadomość, wystarczy do końca września rozegrać bitwę, a TKS pojawi się w waszym garażu. Także jak ktoś nie ma, nagrał, no nie wiem już dzisiaj to pewnie dostał, a jeżeli jeszcze dzisiaj nie grał, to wystarczy jedną bitewkę zrobić i tks będzie w waszym... Zróbcie sobie, bo to jest fajny, historyczny, polski pojazd. Taki malutka, taka pchełka, naprawdę warto mieć. A no, jak ktoś już musi sprzedać, to pewnie miejsce w garażu dostanie. Dobra, i ostatnia rzecz to mapy. Przypominam, że mapa Autostrada i Empire's Border, czyli ten z wielkim murem chińskim, no, to jest nowa, natomiast autostrada powróci, bardzo mnie to cieszy. Naprawdę, tutaj, tutaj, o ile ganiłem, to muszę pochwalić. Wargaming rzeczywiście realizują ten swój plan, że mapy, które kiedyś usunęli, zrobią w HD i wprowadzą do gry. Super, super sprawa. Mapa autostrada była dosyć ciekawa, przede wszystkim wizualnie bardzo ciekawa. No i zobaczcie, to już było omawiane wielki mur wygląda mniej więcej tak, po środku taki przepychacz, a po bokach również będzie można tutaj sobie zasuwać. Z tego co widać trzy przepychacze na całej mapie będą, czyli w trzech miejscach myślę, że może być to fajne. Zobaczymy, jak z babostwem Zobaczymy, jak z babostwem tutaj troszeczkę oczywiście jest Screenshotów, jak to ma wyglądać. Nie wiem, czy to już jest w HD. Mam nadzieję, że nie, bo to, to wygląda dosyć słabo. Przynajmniej moim zdaniem to wygląda dosyć słabo. Biorąc pod uwagę to, co będzie w mapce autostrada. No, tutaj fajnie widać. Te przepychacze dosyć wąskie są. Za dużo krzaków nie ma. Może to i dobrze. Nie no to już jest w HD, bo widzę, że w tle dużo gór. No ale to tutaj tak trochę łyso. Popatrzmy jeszcze. Tu chyba ten środkowy jest przepychacz na takim podwyższeniu. Są głazy. Jest ok, może dla wolnych czołgów będzie spoko. No tutaj fajnie to wygląda. Widać dokładnie na samym dole. Tu jest, tu jest podwyższenie i gdzieś tam jeszcze jedno. Ciekawa sprawa. Jeszcze jedno zdjęcie. Są różnice wysokości. To mnie martwiło, jak już pierwszy raz zobaczyłem tą mapkę, ale poczekam z oceną do tego jak zagram. Okej. Okay. I tu z góry jeszcze raz. I mapka autostrada. Mapa wraca przekonwertowana do HD bez większych zmian w balansie. Powiem Wam szczerze, że mapa autostrada wygląda zarąbiście, zaraz zobaczycie. To są te tereny otwarte. Pamiętacie o co tutaj chodzi, prawda? Czyli startujemy gdzieś tam, jedziemy sobie, tutaj jest ten główny most, gdzie można wjechać, i w tym miejscu również tam coś się zawsze mm, dzieje. Stąd się atakuje. Prawda? Miasto jest gdzieś tam, chyba? Dobrze? Dobrze. Miasto jest gdzieś tam. Także, także. Nie, przepraszam. To jest to wejście do bazy, czyli miasto jest tu, z tej strony. Chyba, że ten taki wżer zrobili w zupełnie innym miejscu. No, nie wiem, zobaczymy. Nie, tutaj te domki. To tu pozmieniali, bo tu aż tylu budynków nie było w tym miejscu. Prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą zaraz jeszcze zobaczymy. Papka została mocno odmieniona, aż można się pogubić. Tutaj jakieś tam jakaś trąba, trąba powietrzna. Pododawali ewidentnie właśnie takich różnych budyneczków. Jeszcze zobaczmy, no to jest fantastyczne, to wygląda naprawdę, naprawdę dobrze, podoba mi się, to mi się bardzo podoba, to już w mieście pamiętamy te linie kolejowe, i tutaj z perspektywy mamy mostu, widać, że to budynki będą o wiele, wiele wyższe. Proszę bardzo, tu też początek autostrady. No miałem rację, tutaj pododawali takie um, rzeczy. Zdecydowanie, z dwóch stron jest pododawanych budynków. Sporo. No i mamy miasto. Kurczę, jak to wygląda, zobaczcie. Jak z gry mafia, co? Naprawdę to mi się podoba. Tutaj muszę przycukrować, bo postarali się. Lubię jak wchodzi nowa mapa, czy tam stara, nowa. I wszystko jest takie odmienione, te budynki odświeżone, to wszystko jest nie kopiuj w klej. No czegoś takiego nie ma nigdzie na innej mapie. Zobaczcie, rewelacja, kurde. Podług tego, co było, no to to wygląda, powiedziałbym, że cudownie wręcz. Naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Okej, okay, to tyle. Bardzo długi news tym razem wyszedł, ale musiałem troszeczkę pogadać. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.